Witamy Was w trzeciej kolejce Winners Cup. Jest to mecz Cucatus Gaming kontra Defenders Team Red. I jako pierwszy ban ze strony CKT widzimy Fiore. Jest to dość ciekawy ban, bo wydaje mi się, że Fiore od dawna nie widziałem na scenie sportowej. A Ty co o tym sądzisz, No, na sumie bardzo długo w sumie nie widziałem Fiorki. Aż za bardzo długo. W sumie musiałem zobaczyć się na topie. To prawda, a w tym, mimo że to był dość mocny patch, to wydaje mi się, że chyba Fiore akurat nie było wśród buffowanych postaci, choć widzieliśmy dużo postaci, w tym na topa, m.in. Riven i Orna. A tymczasem, kto by się spodziewał, Śniegana poszła na bany. No co, następny ban tak. To musi być następny ban Zak, patrząc na poprzednie mecze Kukatusu. Jest Orianka, a szkoda, bo Propsoki łatwo zagrał na Oriannie przeciwko Withersom. Miałby w 12 minucie dwukrotność farmy przeciwnika, to było jakieś 60 creepów nad enemy LeBlancą. Co prawda erki nie zawsze mu wchodziły, ale gameplay nie był zły na tej postaci. Ale zobaczymy, może mają inny plan na tą grę. Tymczasem co zbanują Defendersi? Jestem ciekaw, czy pójdzie ban w Zaka? Czy aż tak zaszaleją, jeśli chodzi o dżunglę? Ciekawe. Zadziałanie dwóch dżunglerów. To jest ban Zadziałanie. Dwóch dżunglerów zbanowanych, chociaż ja bym powiedział, że dżungler i top laner zbanowany, patrząc co się działo w tym sezonie. Zedłani top lane, to był dość ciekawy fenomen. Dobra, tymczasem Kukatusi. Jak się to rozkręci? Szkoda, że oni aż tak długo banują. Pewnie dogadują kompozycji i Tomasys, ale mimo wszystko, jakby to szło ciut dynamicznie, to by było super. No, wiesz, bali się na pewno Nunu, to wiesz. Tymczasem trzecim banem jest Ari. Ari? Okej. Mamy bardzo nietypowe wykluczenia w tym meczu. Jest Fiora, jest Ari, no Nunu to jest akurat komfortem. Kręcona byłaby kulka. Więc to rozumiem. Zresztą Nunu w 9.18 dostał nerfy, to zdziwiło chyba 70% społeczności ligi. A przynajmniej mniej. Mam mnóstwo bugów, ten Nunu. W sensie, czasami niewidzialny tak. Był. Znaczy no tak, ale on dostał w ogóle nerfy na... Chyba na wód dostał nerfy, ale nie dam ręki, bo nie pamiętam, tylko patrzę aż tak dokładnie. No. I Sylas zbanowany, to jest akurat dość popularny, bo chociaż Sylas dostał dość mocne nerfy w 9.19. Ale chyba wciąż jest taki, może nie jest aż tak grywalny, jak kiedyś, ale... Ale wciąż może być kontrą Korkiego na przykład chyba, bo aż takich dużych nerfów nie dostał. Chyba też. Tymczasem w ręce Beby dostanie się Kled, jak Naro grał już chyba. Na Gnarze już go widzieliśmy, to był mecz na Withersów, a jednak Tamkench. Tamkench, uuu. Tamkench, czyli coś, co się pojawiło w tym sezonie po mini rewardu Tamkencha na topie, chociaż... Xayraka. Nie wiem, czy on po tych zmianach jest ten, ale czy on dostał jeszcze zmiany, że jego tarcza ma 30 do 100%, a nie 70 na... Tak, to ten nerf chyba doszedł ten nerf. No, ten nerf już chyba doszedł, więc ten Tamkench chwili nie będzie aż tak wytrzymały. Tymczasem ze strony Defendersów Xayraka. O kurde, Zak będzie kręcony. O, czy to będzie Zak? To będzie znowu mistrz Place of Zak. Tak, będzie kręcowany. BTW, ja ostatnio spróbowałem zagrać Zaka na suporcie. To było bardzo ciekawe zjawisko, bo w ten sposób udało nam się dość mocno zastępować bot lane. Więc ja bardzo polecam duo Jinx i Zak, jak ze słynnego komiksu. Tymczasem Skarner, czyli innym słowem, Zaya będzie zmuszona do kupienia QS. Kasadin. Kasadin? Czyżby to był Nemezis VS2? Nemezis VS2, czy on ogra? Ale chociaż w sumie Propsokill nie grał, tylko TF. Ale ta postać musi się rozkręcić. Bez itemów to nie jest taka dobra postać. To prawda, już widzimy, że kompozycja jest dość lejtowa ze strony Kukatusów, ponieważ mają Kasadina, który potrzebuje tych kilku poziomów, potrzebuje na pewno dużo many. Trundle z Karnera. Mi się wydaje, że to jest całkiem dobry pick, bo Trundle ma dość mocne i no. Karner potrzebuje szóstki, żeby zrobić dobrego ganka, bo wtedy dopiero ma swoją erkę, którą może wyciągnąć. Tymczasem przechodzimy do drugiej fazy banów. Cóż tym razem pojawi się na ekranie banowania? Ze strony Defenders Team Red będzie to Kai'Sa. Okej, to jest Kai'Sa. Tego moglibyśmy się spodziewać. Skoro Zaya jest piknięta, to wykluczmy drugiego najsilniejszego strzelca. No, więc jestem ciekaw, jak odpowiedzą na to Defender Kukatusi, bo botlane jest, dżungla jest. Więc wykluczenia raczej pójdą w Nida i Topa. Mógłbyś wywalić Akali, bo dostała buffy na Erkę. Albo Syndrę. Ale wywalisz Syndrę. W sumie nie dziwi mnie to, że wywalasz Syndrę, bo Kasadin na Syndrę przed szóstką dostaje bardzo wstyd. Zwłaszcza, że Syndra w tym matchupie, jeśli nie wydarzyłoby się nic na tej linii, mówię o gankach, mówię o roamach i tak dalej, jest duże prawdopodobieństwo, że Syndra by miała szybciej szósty i mogła zabić. Więc wykluczenie bardzo mi się podoba. Już dwóch agresywnych midlanerów jest wykluczonych. I ta super stabilna Orianka. Jeszcze Morganka. Jest Morgana.
Czyli nie chcą, żeby rakan miał ograniczone wejście. To na pewno, żeby ten rakan mógł dowoli sobie latać na dolnej alei. Tymczasem zobaczmy, co będzie ostatnim banem ze strony kukatusów. Jestem ciekaw, jak myślisz, będzie to ban w mida czy w topa? Może w topa? Możemy się Albo w znów ruletkę mida. pobawić. W topa? To ja wstawię, że w mida. Teraz pytanie, który z nas wygra? Rosyjska ruletka na bany. A Cztery jednak, bany w LeBlanc'a. mida. To jest Czy dość tak się ciekawe. boję? Poszły cztery bany w środkową aleję. Czyżby Hanji Zoe? BTW postać z jednego z moich ulubionych anime. To jest nick właśnie. Czy Zoe jest, naprawdę jest aż tak groźnym zawodnikiem, żeby potrzebowali czterech banów na niego? Gdzie przepuścili Zai Rakana. Nie Rakana. wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Kenan. Jest Kenan, okej, okay, podoba mi się Też to. długo nie widziany. Nie aż tak, Kenan jest często pikowany. Królował w pewnym momencie na topie pod No atakiem. Tak, no to owszem. Ale mimo wszystko ten klasyczny atak Kennen, który robi ci po prostu flash, protobelt, Zonia, Erka. Właściwie Erka, Zonia, ale to jest Kennen, który ci jest w stanie zatrzymać 5. To będzie Caitlyn. Morgana zbanowana. Co chciałbyś piknąć do Caitlyn? To prawda, ale to właśnie, Morgana jest zbanowana, więc to chcesz piknąć do Caitlyn. Podejrzewam, że Morgana była w ich kompozycji, ale defendersi trafili po prostu z banem. Możliwe, tak było. Więc co innego mógłbyś chcieć do Caitlyn? Trash? Tą Caitlyn chcesz coś, co jest w stanie ci wystawić przeciwnika. Chcesz bić dużo. Ty masz co szósty, co siódmy autoatak, masz... O, na suporcie. Jest Skalniak. Skalniak jest silny. Chyba, że to będzie Tamkent na suporcie i Skalniak na topie. No raczej będzie, raczej na pewno. Chociaż? No nie wiem. Aż to tak by ciekawa, ten ryzykowali? To się Xayrakan jest mocny. Katarina? Okej. Okay. Bardzo ciekawie się ten mecz zapowiada. Widzimy dużo nietypowych pików. Znaczy, nie aż tak dużo, ale widzimy Katarinę. Widzimy Kasadina, który też jest Neko. Dużo pikowany. Widzimy Malphite'a. Nie, Lenek, a jednak Niko. A już myślałem, że będzie ciekawie. No, to jest Malphite na topie. Już myślałem, że będzie naprawdę ciekawie. A więc, Maćku, co sądzisz o tych dwóch draftach? Który draft wydaje ci się mocniejszy? Xayrakan na bocie na pewno był chyba silniejszy od Caitlyn i Tamkencha, moim zdaniem. No tak, Defenders Team, Red tak bardziej. Za mną przemawia. No, mi się też tak wydaje. Znaczy, mają bardzo dobre teamfighty. Bo tam wejdzie Rakan, tam wejdzie Kennen. Wyobraź sobie, że Pukatusi nie mają wizji. I tu nagle ci wchodzi Rakan, czarmuje cztery osoby i do tego ci nagle wchodzi z Erką Kennen no. To jest totalny pogrom. Azaja po prostu stoi i sieka swoimi piórkami. Mimo nerfów dalej będzie bardzo potężna. Zwłaszcza już z Infinity Edge'em i paroma innymi itemami pod ataks. Chociaż... Jestem ciekaw, z drugiej strony forsujesz Zaję do kupienia QSS-a, bo pikujesz Skarnera. To będzie bardzo dużo gry wizją, ponieważ albo Rakan wyskoczy na oponentów, którzy nie będą mieli wizji, albo Malphite. W sumie tak, no. Bo będzie po prostu pojedynek. Ale póki mamy te 3 minuty, może omówmy obie drużyny, bo jest to już trzecia kolejka, więc trochę o nich wiemy. Na chwilę obecną Pukatusi plasują się na miejscu trzecim, a Defenders Team plasują się na miejscu czwartym, egzeptem z dwiema innymi drużynami, których... Nie spisałem sobie do moich notatek, więc nie powiem wam, jak to drużyny teraz. Ale na chwilę obecną właśnie trzy drużyny na czwartym miejscu Execu, to jest granica drużyn, które łapią się do playoffów, bo niżej jest już siódme, ósme, dziewiąte i Revolution, które jak dotąd oddało niestety dwa Valkovery. W każdym razie, Kukatusi mają bilans na 3-1 z 4 punktami, Defendersi mają 2-2. I warto też wspomnieć, że zarówno jungler, jak i midlaner Kukatusów dostali się do najlepszej piątki zeszłego tygodnia. No teraz tak, czytałem. Uważasz, że słusznie? Jungler tak, ale czy midlane słusznie się tam dostał? Podyskutujmy na ten temat. Propso... Dobrze, bardzo dobrze zagrał ręką. Może nie aż tak bardzo dobrze, bo były te błędy. Czy... Może nie aż no tak, tak mechanicznie, no. Tu się akurat wypowiem, bo Oriankę mainuje, ale pod kątem farmienia naprawdę wchodziło no. mi to ładnie. Było trochę błędów. To na pewno. Niepotrzebne odwroty, gridzenie, to się zdarza. Ale mimo wszystko zagrał dość dobrze. Więc... Nie wiem, nie widziałem chyba wszystkich czterech map, żeby się wypowiedzieć, które grali. Ale no cóż, widocznie według naszych ekspertów tajemniczych tak. był. No cóż, a tak mówiąc o e-sporcie, nasza liga naszą ligą, ale niedługo zaczynają się Worlds. 2 października zaczynają się play-iny. A tak pytanie, komu kibicujesz na Worldsach? Taki standardowy no, serduszkiem... pytanie. G2 czy Fnatic, ktoś cię pytał. Serduszko za G2. Powiedziałeś, że G2 i bardzo dobrze. Ale jak uważasz, czy Fnatic ma realne szanse na wyjście z grupy? Bo no, to jest grupa śmierci tak naprawdę. Pomyśleć, że tam jeszcze może trafić, na przykład, nie wiem, może tam trafić Clutch Gaming.
które jest w Plainach. Bo nie mają jeszcze No rozumiem, Ameryki. jak się nie mylę, to tam Fnatic ma z SKT i SKT RNG, T1 no. i No to RNG. jest naprawdę potężna grupa. Więc to będzie bardzo mocna grupa. Ja mega chętnie zobaczę te mecze, bo G2 aż tak nie dorwało. Grają na tym Griffin i grają na Cloud9. Chociaż z drugiej strony Cloud9 na ostatnich Worldsach pokazali się całkiem dobrze. Doszli do półfinału, gdzie przegrali 3-1 No powiem ci Fnatkiem, tak, jeśli się nie no mylę. z przypadku nikt tam raczej nie doszedł do tych finałów, nie? Znaczy do Warsów. To prawda. Zresztą poprzednie Worldsy były ciekawe, więc liczę, że to będą jeszcze ciekawsze. Intryguje mnie też pojedynek w grupie D. Powtórka, po prostu rewanż z MSI. IG kontra O Team Liquid. kurde. Czy IG odegra się za 3-0 w półfinale MSI? Bo posunę się do odważnego stwierdzenia. G2 wygrało MSI tylko dlatego, że Team Liquid wygrało na IG. Bo moim zdaniem na IG G2 by chyba nie dało rady Ten wygrać. naprawdę nie wiem, co się Tyle stało tam w odpoczywano. ogóle. Jak można wygrać 3-0 z mistrzami świata? I to jeszcze Team Liquid. Znaczy, nie wiem. W ogóle krąży taki prześwietny żart. Słyszałeś, czemu Ameryka jest tak słaba w LoL'a, Nie. czy nie? Nie słyszałem, nie Nie? słyszałem. Uwaga, teraz leci suchar pokroju Sylvana, bo nie potrafią bronić wieży. Aha, lol. Albo czekanie z Ale flashem, teraz nie? będę zjechany w komentarze. Dobra, przeanalizujmy może sobie runy. To jest Tahm Kench, Rakan, Guardian. To jest raczej standard. Kaitlyn i Zaya raczej też, ale patrzę ze strony Zayi, jest wygrany teleport. Czyli już oni tutaj profesjonalnie, proszę cię bardzo. No. A Caitlyn standardowo heal. Klasycznie. No nie, ten botlane mi się wydaje, że po prostu będzie zależał od tego, który jungler pod niego zagra, też od duetu, jak się sobie będą radzić nawzajem. Midlane na pewno Kasadin będzie dostawał wpysk przez pierwsze levele. No, będzie na pewno. Będzie potrzebował ganka. Czy tak, Dżungla. Pojedynek w czy dżungli mnie trandla, czy tak ciekawi. Czy mocno? Skarner da radę wygrać do Trandla? Czy da radę prześlizgnąć się w tej dżungli do szóstego levela, tak żeby się nie No właśnie, wypalił? Skarner musi dotrwać do Bo tego szóstego, nie? Do tego zacznijmy. to prawda, zresztą w ogóle szóste levele ze strony Pukatusów są bardzo silne. Malphite ze swoją R-ką, Kasadin może się teleportować, Caitlyn może dobić sobie przeciwnika, AC The Hole, a Tahm Kench może bardzo łatwo zroamować wraz z Kayn do teamfightu na No tylko nie środku lane. zginie na szóstym, To nie przed zginie. szóstym, nie? Też. Jestem ciekaw, jak myślisz, czy znowu nam się posypie 60 kili w tej grze? No to może być. Tu I jest może tym razem zobaczymy jakiś bardziej profesjonalny Defenders spektakl. Team Red, no bardzo agresywna. O, już jest zmyłka w postaci Kennena. Czy to będzie zmyłka, że Kennen gra na midzie, a Kennen się schowa, pulując A na to redzie? spoko. Dobra, To by muszę było sobie ustawić ciekawe. wszystko. Dobrze, dobrze. Tak dodam jeszcze, że może być mi trochę gorzej słuchać, ze względu na to, że lekko się przeziębiłem i mam zatkany nos trochę. I może mnie słuchać być słuchać dość zabawnie. Ale i tak docencie to, że przez ileś tam 40 minut będę musiał wytrzymać bez wybuchiwania nosa, żebyście nie mieli dźwięków, a żeby Maciek nie miał od cholery montowania dźwięków Nie potem. jest to. Na silniku. Zobaczmy. Czy będzie znowu jakaś zadyma level 1? Bo widzimy, że jest wardowany No, są pingi. piksel ze strony czerwonej na górnej stronie mapy i Rakan pilnuje na dolnej stronie mapy punktu Skarnera. Tymczasem na górnej stronie mapy Kasadin wraz z Malphite'em zdobywają sobie dodatkowych 15 golda. Patrz, już mamy przewagę w złocie Już, dla już. Status Gaming. 30 złota przewagi. Nowy rekord. Przewaga w złocie minuta 13. Poczekaj, ja sobie tutaj ustawię wszystko, żeby statystyki widzieć i tak dalej. Zobaczmy. Skarner, obaj junglerzy zaczynają na razie nie. Obaj junglerzy zaczynają po tej samej stronie No. mapy, czyli Trundle zaczyna na blue, Karnera na redzie i trochę się nie dziwię, bo obaj mają pull ze strony bota, czyli ten pull jest dużo szybszy niż jakby był ze strony topa, bo No, jest ich oczywiście, no. dwoje. Plus jeszcze obaj supporci mają Guardiana, więc ten jeden hit może być stankowany. Jestem ciekaw, czy już Kukatusi rozpoznali, No, który co się Kennen dało, jest no. lepszy. No, No został stalka raczej tak, pierwszego bo ataku. znaczy tam było widać runę jeszcze. No, Guardian Outlet dokładnie. się pokazał, ale Kasadin dość mocno obity na levelu pierwszym. Jeśli Trundle by podszedł level 2, level 3 na midę, to się może skończyć killem, ale z drugiej strony Kasadin szybciej wbił level 2. Jest o tego jednego creepa do przodu. Zobaczmy, co robią junglerzy. Junglerzy na razie chyba No się nie wiesz, biją, no. zresztą to jest dopiero level Skarner nie ma 2. co się bić. Tak, to jest dopiero level 2. Na midzie Kasadin jest dość mocno połkowany, No. tak jak mówię. Będzie musiał grać bardzo defensywnie, jeżeli nie chce, żeby to się skończyło killem. Tymczasem botlane Kukatusów puszuje. Nie No spodziewaliby się właśnie, chyba się tak Xayah dostać. Rakan. Chociaż
Właśnie. O, chociaż teraz... Muszą grać agresywniej, bo... dostanie trochę deepa, ale... Nie aż tak, ten botlane sobie całkiem no w sumie tam Kęć może w opresji tutaj uratować. No właśnie. Ty chcesz wchodzić aż tak agresywnie w tam Kęcza, który ma jeszcze swoje szare tak, zdrowie. Tak, no właśnie. Mimo nerfów to wciąż jest szare zdrowie. Jest AP Skalniak. Już jak chcesz być AD Carry, no, no nie, no to jest po prostu AP Skalniak, inaczej tego nie no tak. Skomentować. Zabawa by była jeszcze większa, jakbyśmy na to grali. Tymczasem na midzie to był prawie kill. Poszedł Ignite ze strony Niko i Kasalin bardzo mocno obity. Użył już wszystkie trzy potki. On miał te, jak to popularnie, popularnie, jak to potocznie mawiamy, potki korupcyjne. I to jest pierwsza krew na midzie dla Niko. Tak jak mówiłem. I patrz, poszły cztery bany w midę, a Handy doje i tak robi to. Właśnie, to się... To jest ciekawe. Bardzo, ale... Dziwi mnie ten ban w Niko. Znaczy, dziwi mnie to, że był ban Ari, a Niko na przykład została... No właśnie. Też dziwi mi pik Kasalina. Zaja Rakan. O, weźcie tak jak chciałem powiedzieć, Zaja Rakan będą grali agresywnie, ale też tak. On po prostu zje Caitlyn, wypluje ją. Jest po walce, czyli botlane. To jest bardzo late game'owa kompozycja. No oczywiście. Nie oszukujmy się. Kasalin, który musi przeżyć. No tego nie robi właśnie. Tamket, który macie tą Kate tylko ratować na bocie, a tymczasem na midzie Kasalin ledwie już został zbity do połowy tak, HP. Ale w ogóle Neko w ogóle nie jest karana za to, że tak agresywnie gra. Zero. No. To prawda, ale mówię, to no wiadomo, jest właśnie. Że tak szybko nie pije. Neko o on tym wie właśnie, to jest mądre. Z Predatorem, bo bez Predatora jest cholernie wolny, chociaż tymczasem Skarner wchodzi na mida i chyba Niko zostanie ukarana za tak agresywną grę, dokładnie. Ale Kasalin musiał tylko spalić swój błysk i no w końcu musiała być ukarana, nie? No, dobra. To prawda, grała bardzo agresywnie i grała bez Vivi, więc... W tym momencie na midzie przewaga chyba ma Kasalin. Nie jestem pewien, jak to w złocie wygląda, bo Niko dostała ostatnio zajętej za to, że to był first blood, ale z drugiej strony to jest 10 właśnie, jakim cudem? Ona tak agresywnie gra, że... Znowu Krop wypracowuje sobie przewagę, wczesną przewagę farmy, tak samo jak był Korki w Selasa. Przecież patrz, Kasalin miał teleportację, przez to on tej farmy po... No właśnie, no ona ma Ignite'a. Niko ma Ignite'a i ona musi biec na linię solo. Solo, no, oczywiście, że solo, ale na linie musi biec buta, a butów jeszcze nie ma. W ogóle, czy to będzie Gunblade albo Protobet na pierwszy set na Niko? A nie, to będzie ten, tak, ten no po prostu iduszki potem, to też się buduje, zapomniałem, że z tego właśnie, też się buduje. W ogóle, Kanel gra z kleptomancją dopiero zauważyłem. To jest ciekawe i Kanel buduje te same itemy chyba co Niko na chwilę obecną. Znaczy już myślałem, że oboje będą rewolwerowcami. Gunslingerzy z TFT. Ale w sumie poza midem obecnie nie ma jakiejś większej przewagi farmy. Na bocie trochę się dzieje, ale nie aż tak dużo. Na topie no to jest Kennen w Malphite'a. Topa możemy sobie po prostu zostawić, dopóki tam coś leśnie. Chociaż teraz Strandel jest niedaleko bota. Ooo, ładnie to było. Engage, to chyba będzie... To będzie musi kill. Być kill. To musi być kill, ale podchodzi teraz Karner, niewiele moim zdaniem to da. Uratuje tam Kenshot. Chociaż też nie... Ojej, czy ty widzisz ile flashów poleciało? Ten błysk był tragiczny, poszło 5 flashów. 4, no. 4, bo Rakan nie poszło 4 flashów w tym momencie na dole. Kill, kurde. Ignite. To jest... Dwa razy dostali auto-atak po flashu. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest unlucky, czy to był troll. No nie wiem. No, no cóż, no zdarza się, ale ciekawie się działo, no właśnie tymczasem na nicie, czyli to była nie to z kolejnym fragiem. Nie tym razem... Mam, aj karamba. Te flashy to jest złoto w tym meczu. Proszę, zrób kompilację flashy z tego meczu, bo to będzie piękny film. I to jest, w ogóle... Spójrz, że to jest wczesny Dragon Blast. I to jeszcze... Taki ważny. Oj, Kasalin dostał unieruchomienie tak. I to jest kill dla Niko. Drugie solowe zabójstwo na środkowej alei. To jest... Ta mapa zapowiada się bardzo dobrze dla Defendersów. To jest 1800 złota przewagi w 7 minucie. Smok na ich konto i 4-1 w killach. Nasz Kasalin dostał... Dwa razy umarł na solo od Niko. Ty to jednak chyba jest Nemezis. Możliwe. Wiesz co, to może następnym razem namówmy go, żeby on został przed tym no dokładnie. To gry nie będzie trollował, ewentualnie mówisz, Korki Aziz, Korki Aziz, do zmiany. A na bocie teraz dzieje się Wadyma, bo też... No Zaja jest dość mocno bite i chyba będzie musiała się cofnąć i teleportować. Rakan stoi w bazie. Rakan stoi, a pauzy właśnie, nie ma. Właśnie, co jest to? On ją kupuje. Tego byśmy się nie spodziewali, że nie ma pauzy, nie w tej lidze. On kupuje. W tej lidze pauza jest zawsze i wszędzie. W sumie nie, z innej mapie nie. Teraz co będzie? Za pół godziny. Co nie?
Nie, dobra, Rakan już się ruszył, tymczasem walka na górnej alei, to może być surowy skill dla Malphite'a. Erkę ma. O, Tenet z pięknym flashem i to będzie... Nie, to było dobre. To ale... było... Oj. Ale przychodzi Skarner, flashuje. Ty widzisz te flashe w ogóle. Widzę te flashe, ale tym razem to był War. Bo poszło na górnej alei 3 flashe i 3 erki, ale to Hukatosi zgarniają. Dokładnie. Pakowałeś killa w Skarnera, Malphite dostał asystę. Tymczasem na bocie Rakan sobie skacze, ale nic to nie daje. Zaja Rakan są zatuszowani. I spójrz, że Kukatosi mają wizję tylko w najbliższych krzakach. Nie ma nigdzie głębiej wizji w blue dżungli, no, racja. Dla ani na rzece. To znaczy, że Stranded mimo wszystko to podejście na bota może mieć dobrym engage'em od Rakana. Ale z drugiej strony, jeśli Skarner będzie w okolicy, to może z Predatorem zrobić pięknego counterganka. Tymczasem dżunglerzy są dość blisko siebie. Brandy idzie do swojej red dżungli właśnie, Skarner kończy robić grompa. Na midzie... O, tym razem to Hanji Zoe, czyżby? Tak. To jest trzeci celowy kill na środkowej, ale i co się dzieje, Proptoki? Byłeś w drużynie tygodnia w poprzednim meczu, a ty teraz masz jeden z Kasadinem. Ale trzeba pochwalić Hanji, bo naprawdę, mimo tego, że gra bardzo agresywnie, no to się opłata. Zgarnia trzeciego w sensie, solowy. On zrobił R-kę swoją, kiedy ona odpalała R-kę swoją, więc... A to nie jest, nie wiem, sekunda cooldownu, nie? To był bardzo dobry timing ze strony, że przeczekał R-kę Kasalina i dopiero wtedy ruszył do akcji. Tak, i kill też. Kill na górnej, cały pancerz mu zabrał. Dobry gank od Lorenza. I to jest kolejny kill dla Defender. O, Rakan. Czyżby teraz Rakan nie jest. Ale nie, na kogo ty nie. Mi się wydaje, że Niko upadnie. Tak, Niko upadnie. Bardzo ładny cover z Kasalina, bo zabezpieczyli zarówno jedną, jak i drugą stronę ściany na wypadek flasha od Niko. No cóż, Kasalin dostał fraga, ale w ogóle, pójdź, to jest o. Wejście, to jest dalej niż Zajak nawet, ale Zaja uratuje to teraz postacją. No, 2-2 na topie, nie. Nie. Patrzmy, Kennen raczej upadnie, nie ma tak, swojego błysku, chociaż... To jeszcze upadnie jest Erka Trandle. Fajta i to chyba będzie również zabity Trandle, czyżby Kukatusi wracali w tym momencie do meczu. Wow. Nie, na pewno trochę nadrobili tą stratę, ale wciąż przewaga wynosi 1200 golda dla Defendersów. Następny smok pojawi się dopiero za minutę 30, ale będzie to Cloudbreak, czyli moim zdaniem gra przeniesie się trochę bardziej pod Heralda. Na tym top. Chyba, że któraś z drużyn będzie chciała po prostu tego smoka zrobić, żeby zobaczyć, jaki będzie następny, bo może to być... No i Farda to byłby bardzo fajny. Infernal byłby bardzo fajny, szczególnie jakby dostał się w ręce Katusów. Jakbyś miał na tą Caitlyn, na Kasadina, na Malphite tego Infernala, skalowanie byłoby jeszcze lepsze. Tymczasem Zaya zgarnie razem z Rakanem Flake'a. O, agresywnie Rakan bardzo. Nie da rady w Midemorku, biją się z Tankenchem. Zobaczmy mida. Czy na tym midzie padnie kolejne solowe zabójstwo? Bo to jest tak, że Kasadin ma 2 kile i to jest po dwóch gankach z Karnera, kiedy Niko gra zbyt wysunięta. A Kasadin 3 razy wywalił się solo. Teraz tak... No nie wiem, co się stanie na tym midzie. Skarner chce podchodzić na bota. Brak wizji ze strony Defendersów. To jest Skarner, nie ma Predatora, ale... Zaya splashuje Rakan, użyje R-ki i zaraz powinien doskoczyć do Zayi. Nie, Rakan upadnie, ale odpalił swojego strzelca. W czasie na midzie Niko zagrała R-kę i Ignite, skinie. Ale Kasadin... No. Kasadin znowu upadł, to jest czwarte celowe zabójstwo dla Niko. Propso, co się stało? Hanzi, Zoe, co ty wyprawiasz w tym? O, na bocie się dzieje. Teraz na bocie przyszedł depować Tureta i to tak, będzie chyba skill dla Zayi, bo Skarner jest unieruchomiony pod Turetem, tymczasem Loren zabija Tankencha. Zaya dogrywa R-kę, nie była to Zaya klika. Ale nie ma many. Żeby zgłodzić Cimentiego i to jest 2 kile dla Defenders. I czy będzie trzeci, czy płatku dalej? Wow, ten flash był chyba niepotrzebny. Nie. Poszły flashy, no. Ale Caitlyn da radę z tego udzielić siatku. To jest teleportacja na bota od Kasadina, ale niewiele ona da, ponieważ... Lorenz obroni się pilarem, chociaż Kasadin dostanie kolejną R-kę. Nie będzie próbował raczej dive'ować, to nie będzie miało sensu. Tymczasem Niko przepuszowała linię. Co będzie First Tower? Nie, chyba te creepy nie dadzą rady, ale tymczasem Niko spokojnie się da radę cofnąć, linia się zresetuje i oni sobie na nią po prostu wrócą i będą dalej farmić. No, jest dużo akcji w tym meczu, to na pewno. Ale trzeba przyznać, że DFT dzisiaj grają bardzo dobrą League Legend. Ten mecz jest ładny, w poprzednim meczu to były stricte stompy, gdzie często druga strona po 10 minucie już miała mało do powiedzenia. W tym meczu, mimo że Kukatusi są do tyłu, oni i tak parę ładnych zagrań zrobili w tej grze. To nie zmienia faktu, że DFT naprawdę ładnie ogrywają, szczególnie Hanji. 4 solowe zabójstwa na midzie.
O, Trandel kolejny raz na dolnej alei, niestety tym razem zauważony na wardzie i obity językiem przez pan Kęcza. Kastanin odwraca się w Niko. Niko nie trafia stołem, ponieważ to przechodzi przez miniony nietrafiony age. To będzie kill dla Kastanina? Nie. No, trade na środku. Inspiratorem na nam idzie. Skarner podchodzi na Mila. Niko zaraz powinna zagrywać Erkę. Jest zagrana Erka od Niko. Kastanin z niej wyflaszowuje. Skarner Erkuje i to jest kill dla Kastanina. Ale tymczasem na bocie Rakan z Xayo. Bardzo agresywnie. Tymczasem na bocie, no. Tam Kęcza widzimy dość mocno, czuć jeszcze ten... Jeszcze o! Co prawda, i to będzie kill dla Zayn. Piękne wykonanie, piękne 2 na 2 wykonanie duetu Neo i Judok. Judok, nie wiem. Udaje się niebieski. W każdym razie, no, powiem ci, że jeśli dalej będą grali kolejne mapy w tym tygodniu tak samo, mi się wydaje, że z Defender Team Red ktoś na pewno pojawi się w piątce tygodnia. No. Na pewno widzimy trochę pogorszenie formy w stosunku do tego, co było w zeszłym tygodniu, jeśli chodzi o Kukatusów. Nie mają tej kontroli nad grą, którą mieli na, zarówno na pierwszej mapie na Rizers, jak i na obydwu mapach na Withersy. Zresztą... Spójrz, to jest 3-0 Zaya. To będzie po prostu siekać. Chyba, że Apes Kalniak da radę to wykierować. Jak myślisz, Apes Kalniak? Nie, ja się nie. Tank był chyba lepiej przydatny, mi się wydaje. Musiał być szybko zabijalny. Na pewno to jest Apes Kalniak i to jest piękne zagranie. Tam chęć niepotrzebne fresh, da radę. Chociaż Skarner Zaya się da radę obronić. Rakan, powiem ci tak, jeśli miałbym wybrać osobę, która w tym momencie gra najlepiej, to bardzo poważnie bym się zastanawiał, oprócz tego, że cała drużyna gra naprawdę świetny mecz, bardzo poważnie bym się zastanawiał między Niku, która zgarnęła 4 solowe zabójstwa, ale 3 razy się wywaliła przez ganka. A Rakanem, który robi naprawdę świetny engage na bocie, aczkolwiek no, teraz... ale Neko jest nesnego. O, teraz dobre wejście, bo tutaj Caitlyn kompletnie nie spodziewała się Niko i Caitlyn zostanie wysadzona. To jest kolejny frag na konto Hanzi. Dobrze, dobrze zeszedł na linię. To 5-0 Zaya i to jest prawie 6000 przewagi na konto Defenders Team. I znowu nam się robi z tego ten pole bitwy po prostu. 13-7 w killach. Na, gdzie to się zakończy? Właśnie. Wiesz? Teraz Trandel na górnej alei, nie, aczkolwiek ten gang chyba nie wyjdzie. Nietrafiony pilar i Malphite po prostu topi się pod Towera. Zatem Rakan bez many i bez healer. Niko na bocie podchodzi jeszcze Zaya, to będzie wzięty pierwszy tower. Ale to mogą być... Niko ma Erkę, Zaya swoją również posiada. Niestety Rakan nie posiada... Daruj, nie pamiętam jak się ta Erkę nazywa, grałem Rakanem 3 razy w życiu i to podam. Więc... Ale górna aleja jest spokojna. Chociaż tyle. Tyle z naszych przewidywań, że górna aleja jest spokojna, ale tak jak się spodziewaliśmy. Niko będzie mieć early dużą przewagę na Kasadina. Botlane Zaya Rakan będzie dość mocny. Ale co rol Trandla? Caitlyn z Pankęczem, ale nie spodziewałem się, że aż tyle razy się wywali Botlane w kławku i... No właśnie, nie wiesz, tak. ...zwany również jako Chime. Tymczasem Zaya... Uznajesz, że Zaya jest już tak silna, że mogą zostawić samą na Kasadina. Chociaż zobaczmy, co się teraz dzieje, bo wygląda na to, jakby miało się to dziać coś ciekawego. Kasadin roguje na topa, podczas gdy podchodzi tam Trandel, jest też niedaleko Zaya i to chyba będzie 3 na 2 na rzece. Biegnie tymczasem Tamten, biegnie tam Niko, szykuje nam się całkiem mocny teamfight w tym momencie. Unieruchomienie ze strony Zaya, ale Zaya teraz właśnie, ma piórek, jest potężny szarafat. A tutaj co się dzieje? Tymczasem Kennen zabija Malphite'a, to był flash za flash, RK za RK, lepiej z tego wyszedł Kennen, chociaż drużyna niebieska wierzy z tego składu. Nie wiem, czy to była Stack War, bo to był tylko Cloud Drake. Zresztą, ale gdyby następnym Drake'iem nie był Cloud Drake, to by to nie było jeszcze aż tak, bo... Z drugiej strony, jeśli jesteś do tyłu i wiesz, że masz trudniej w braniu... Popatrz na topa. To czy chcesz brać smoka? Co? O, widzisz, co? Chociaż piękne Enik to 3 osoby, piękne wejście od Rakana do grana Erka i to był świetny teammate ze strony Defender. Jeśli to przeżyć, tak, o, ale tu zagrał. Piątego skina zgarnie Zaya i to jest pójście z Heroldem na górną aleję. No właśnie... Ta gra jest bardzo dobrze rozgrywana przez Defender. No to było piękne. W sensie, ten teamfight był przepiękny, tak jak ci mówiłem. Naprawdę nie byłbym w stanie sam wybrać, kto zagrał ten mecz lepiej. Czy Niko, czy Rakan. Oboje w tym teamfightie zrobili świetną robotę. No, ale w sumie to ten, Neko, zapoczątkowała go. To prawda, ale no tak, oczywiście. Bardzo ładnie go sfollowował. Teraz otworzony inhibitor w 17 minucie na topie, ale czy będą nie dadzą rady raczej go wziąć? Kennen już się topa, Trandel próbuje, ale nie da chyba rady. To było trochę zbyt greedy, chociaż pójść na środkową aleję. Ładnie. To jest 17 minuta, a otworzone są dwa inhibitory ze strony Kukatusi. Co się stało? Będą gonić tego, ale ta RK nie była dobra. Będą gonić, ale chyba nie dadzą rady, Niko po prostu...
Niko gra pod Glacial Augment. Musielibyśmy... Jeszcze ma duszki, jeszcze ma GLP. Nawet Kasadin go nie dogoni. Kasadinowi skończy się ma. Oj. Chociaż Zajac w pułapku prawie opisany. Co? Ale Kasadin dał radę, zabili Niko. Zajac nie ma Erki, to jest dawny już... dla Kasadina zgarnął 1000. Już widzimy rozkręconego. Już powoli się rozkręca. To może pomóc. To może bardzo pomóc. Jeszcze tak by tego Rakana było łatwo. No. To było trochę trollowane ze strony Defendersów. Ale czy to było dobre? W przeciągu dwóch kili przewaga złota z 10 tysięcy zmniejszyła się do niecałych 8. Ale teraz Kenen z wejściem zerką w trzyosobej trandy wpadnie chyba w Menti, nie tamten go wypluje. No jak Kajtin klika. Ale wchodzi Lorenz. Lorenz, jest teleportacja, no, no to jest zbyt greedy. To chyba było zbyt greedy, chociaż teraz wow. Kenen z skręcającym Malphite erfuje. Czy Rakan da radę? Nie, Rakan, stawili. Rakan czarmuje, ale tam nie ma... Rakan zabija Simentiego, ale upada. Tam nie ma Zai, tam nie ma Niko, nie ma co tam dodać obrażeń. Zai ma 6-1. To prawda, trochę niepotrzebne walka ze strony Defenders, tak mi się wydaje, ale teraz Niko, ta Niko ma potężne obrażenia, ona ma 7-4 w tym momencie. I Zaja po prostu odpala W. To jest tyle. Zaja odpala W i zaczyna autoatakować. Tymczasem Niko nie wie, że jest Kasadin w trzeci, ale Kasadin niestety źle zagrał, wystawił się. Mógł chwilę poczekać, aż będzie dostać na LKQ i spróbować wejść tam razem z Tamkenczą. To mógł być film. Jeśli Tamkent wypoczął, to odpowiednio szybko wywiadu. No, pinkują, że idą. Prawda? Zobaczmy, jest minuta do Nashora. Dopiero od 20 minuty zacznie się tutaj prawdziwa zabawa, bo z jednej strony Defenderci mają ogromną przewagę i świetne teamfighty, jeśli chodzi o ulty, jeśli chodzi o to, że są do przodu. A z drugiej strony Erka Malphite'a. I z tym się zostawi, Erka Malphite'a. Podczas gdy 4-5 osób będzie stało na shortlicie, Erka Malphite'a może zrobić... Ma złożone jako luten. Ma jeszcze budki sorcerski. Sorcerki. To prawda, to mówię, to jest apeskalniak. To może boleć, jeśli naprawdę wejdzie jak wszystkich praktycznie. To prawda, w sensie nie ma kto go przyjąć na siebie, bo kto go przyjmie? Kennen? Kennen od razu upadnie, zresztą Kennen ci jest potrzebny, żeby zagrać Erkę. Może go przyjąć co najwyżej Trumble. No. Więc dobra, na razie trochę nam się gra uspokoiła, mam wrażenie. Tak patrzę na wykres zabójstw i gra się dość mocno uspokoiła. Obie drużyny farmią i czekają na podejście pod Nashora. Więcej widzi w tej okolicy mają zrobieni Defendersi. Plus oni mają pinka na Nashorze. W tym momencie czyszczą jeszcze wizję przy Drake'u. O, pingują, że chcą to będzie go robić. Nashor. Widzimy pingi. To będzie chyba Nashor. Jest stawiana wizja w lesie Katusu. Nie mają wizji. Nie mają, mają wizję, mają wizję. Nashor. Tam nie ma tam jest tylko jeden war. Mają, ale to widzą. Ale nie ma Kate'a. Szybko spływa, mają górskiego smoka. Nashor będzie jeszcze bardzo szybko, ponieważ Defendersi mają Mountaina z kartą, wow. Tu jest Erko Blatej Malta, ale nie, i to będzie piękny teamfight ze strony. Ksej po prostu klikała sobie. Ze strony Defendersów to jest 4-0, to będzie Nashor i ta jedna Caitlyn, która powinna się wycofać, żeby móc wydefować. Chyba to zrobi. Chyba to nie będzie grić. Po prostu Pławki się wycofa i odpuści. Górskiego smoka jeszcze mieli. Ale to był bardzo dobry teamfight. Malphite to nie była najlepsza Erka, nie wyłapał tą Erką ani Diko, ani dwie osoby tylko wyłapał, z tego co widziałem. Dwie osoby tylko wyłapał i nie wyłapał Kery. Rakan i tak przeżył, bo miał jeszcze swoją... To jest koniec gry, powiedz, co? Nie, jeszcze nie. Jestem ciekaw, Deathtimery już... Oni już wstają, Deathtimerów nie ma... Ale dwa inhibice na pewno. Na pewno będzie jeden inhibice. Na pewno. Jeden na pewno, czy drugi będzie walkę. Są miniony do tego. Dadzą radę go wziąć? Tak, to będą raczej dwa inhibitory, bo nie mają podejścia. Ale z drugiej strony spójrz, że teraz nie mają kompletnie Erek. Nie mają. Czy oni tym wiedzą? O, będę ma... Erek i Sandy, szkoda, że tam ktoś go wziął. Ale apeskalniak, sam widziałeś to wrażenie. Spróbuję się propsotkin odwracać, ale ta Zaja. Za wcześnie piórka złożone. Rakana tutaj nie ma i Zaja upadnie i drugiego kill'a zgadza. Ale dlaczego tam ktoś on wszystko bierze kill'e z takim goldem? To chyba jest Yumi VS2. Ja w sumie troszkę... Jeśli pamiętasz tego chytrego kota, tak, dokładnie, no. 0013, agent. To prawda, agent 0013. Tymczasem Kennen bierze sam smoka. To jest drugi Drake na konto Defenders i Red. Przewaga? To jest 9500 w złocie. To jest zniszczony inhibitor i otworzony inhibitor na topie. W tym momencie, nie wiem, ku Katusie musieliby naprawdę mocno przedłużyć tą grę, no to żeby dogoniła Zaję.
Do drugiego, ja bym nawet miał powiedzieć, że do trzeciego barona ta gra musiałaby się przedłużyć. Kokatusi musieliby albo wziąć drugiego, niedługo po zrespieniu się, przepuszować trochę boczne alejki i może wziąć tier dwójkę na midzie i zgarnąć się na przykład tego smoka, bo na... chociaż słabe drake'i, poza pierwszym mountainem widzimy trzeciego Clouda. Ale już... To prawda, jest Karder z Predatorem, który bardzo chętnie tego Cloud Drake'a przygarnie, ale to nie jest Hekari. No tak. Albo Ram. Którzy by Cloud Drake'a przygarnęli bardzo chętnie. Chociaż... O, Xayah. Jestem ciekaw, czy ktoś pięknie Hekariwa. Ja bym chętnie zobaczył konia. Mm. Jeszcze najlepiej na skinie Patataya. To już by w ogóle było piękne. Taki, wyobraź sobie taki team wyścigówek, na przykład Hekarim na topa, Ramus na dżunglę. O, Ryze na botlane. Widzisz? Ktoś na mida? O, na nie, bocie. Zauważenie na warcie. No. Zarówno Beba, jak i... ten, jak i Chan. Wszyscy mają merki już. No, szykuje się walka i spójrz. Znowu pokazuje się tą sytuację z PS4, ale tym razem chyba obędzie się bez warcie. Próba wejścia w Kassadina. Kassadin chyba sobie po prostu berkuje. To się nic nie stanie. To była po prostu próba wejścia, ale... No, no nic, po prostu Rakan użył wuj się dał radę wycofać. Chociaż teraz Niko... Odpala Glacial Augment, odpala... I to jest slow, nie? ...podołki. Tanket obijany. No i... Oni chcą wykorzystać jak najmocniej no, tego Nashora. Bo Ken goniony na topie. Mają strzelającą ciężarówkę, czasem Kennen pusuje na górnej alei. To pamięć. No to jest ciekawe, Kennen ma teleportację, więc on się na tym... Ale Caitlyn jest na topie. Strzel jest na topie. Pierw dwójka na dolnej alei zgarnięta. Czy Kennen da radę zgarnąć inhibitor? Caitlyn no, raczej nie popadnie. Kennen ma erkę, Kennen ma flesza. I to mówiłem, strzelec na topie? Naprawdę? Wysłali strzelca? To nie było najlepsze posunięcie, jeśli mamy 4, bo w tym momencie bez 3 tam jest Apex, Kalniak, tam jest Tanket i to może być pobyt. Wypuścił go! Za szybko wyszedł z brzucha Tanketa, to jest... Joj, padł z erką! Tak, użył go, ja! To nie było najlepsze wejście, to była dość zła gra. A wiesz co mi się wydaje? Dostali dość mocno. Że on go wypuścił, Tanket. To wygląda jakby go wypuścił po prostu. A czy nie, bo teraz od jakiegoś czasu chyba od 2 albo 3 lat jest coś takiego, że możesz sam wyjść z paszczy Tankencza i to będzie koniec tej gry. Jeszcze Rakan wejdzie na fontannę. Co możemy powiedzieć? GG! Który Mikey jak to wejście na fontannę. Dokładnie. W tym momencie to jest GG, well played, ponieważ Nexus mamy 1-0 dla Defenders Team Red. Maćku, co to nic o tej grze? O tej mapie. W sumie sporo błędów, jak to zawsze, ale... Było, na pewno fleszy tak, było dużo. Tak, fleszy, nieudany. Na pewno fleszy, czyli było bardzo dużo, ale spójrz, to jest 11 wież do jednej. Upadła tylko jedna wieża po stronie czerwonej w tym meczu. No to właśnie. To nie jest podobne do tego. AP Malafat nie sprawdził się. Bo bardzo dużo misplayów, których byśmy się po nich nie spodziewali. No cóż, może na drugiej mapie to się odwróci, ale ja bym powiedział, że druga mapa też będzie raczej wygrana dla DFT, bo pokazali się, że są dzisiaj w bardzo dobrej dyspozycji. Właśnie, nie dodaliśmy tego na początku. Ten mecz jest nagrywany w czwartek i rozgrywany zamiast w sobotę, ponieważ drużyny umówiły się, że obu nie pasuje w sobotę, więc grają go w czwartek. Dokładnie. No cóż, tymczasem my zostawiamy was z tą pierwszą mapą, żebyście sami sobie przeanalizowali, która drużyna waszym zdaniem grała lepiej, kto zasługuje na pochwałę, kto na... I widzimy się w kolejnej mapie. I cóż, zapraszamy na drugą mapę.